Dla wszystkich pracowników grupy Azoty Police w poradni stomatologicznej Medica w ramach medycyny pracy realizowany jest program stomatologiczny Dent Plus. Program realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie lekarz-dentysta na podstawie badania stomatologicznego oraz zdjęcia pantomogramicznego dokonuje oceny stanu zdrowia jamy ustnej i informuje pacjenta o obecności ewentualnych ubytków próchnicowych, kamienia nazębnego i innych schorzeń jamy ustnej. W tym etapie pacjent za leczenie płaci 50% ceny obowiązującego cennika. Może również skorzystać ze świadczeń gwarantowanych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli leczenia bezpłatnego, jak również może połączyć obie możliwości leczenia i płatności. W tym etapie lekarz dokonuje sanacji, czyli doprowadza do pełnego wyleczenia jamy ustnej i kwalifikuje pacjenta do drugiego etapu. W etapie drugim pacjent nie płaci już za leczenie, czyli leczenie jest bezpłatne z wyłączeniem leczenia protetycznego, na które nadal obowiązuje 50% ceny. Warunkiem utrzymania się w drugim etapie programu stomatologicznego są obowiązkowe bezpłatne badania kontrolne wykonywane co 6 miesięcy. Program Dent Plus realizowany jest w gabinetach stomatologicznych, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz nowoczesne materiały. Prowadzi go zespół lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem, wykwalifikowany personel medyczny, jak również pracownicy rejestracji, którzy zawsze chętnie i życzliwie służą pomocą. Problemy zdrowotne w jamie ustnej mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia dla całego organizmu. Mogą sprzyjać powstawaniu innych chorób, co bezpośrednio wpływa na komfort życia pacjentów, na ich samopoczucie. Pacjenci, którzy chcą przystąpić do programu, powinni zarejestrować się osobiście lub telefonicznie w gabinecie stomatologicznym Medica przy ulicy Bankowej 7A w Policach. Dodatkowo wszelkie informacje dotyczące programu leczenia i opłat można uzyskać u lekarza dyżurującego, który jest dostępny w każdy wtorek i piątek od godziny 9 do godziny 10 w poradni stomatologicznej przy ulicy Bankowej 7AB, a także u lekarza medycyny pracy podczas badań okresowych.